Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Jak co roku 11 listopada w całej Polsce odbędą się uroczystości upamiętniające odzyskanie niepodległości w 1918 roku. Centralne uroczystości z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy odbędą się w Warszawie. Na plac marszałka Piłsudskiego przybędzie ponad 500 żołnierzy. Jak co roku odbędzie się także Marsz Niepodległości, który transmitować będzie Telewizja Trwam. 99 lat temu Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów. To nasze święto narodowe, dlatego między innymi wywieszamy przed domem na balkonie flagę biało-czerwoną. Nie jest to ani niebezpieczne i ani niczym nie grozi i jest to w ogóle z dumą każdy powinien wywieszać. Z tej okazji w całej Polsce odbywają się uroczystości państwowe. Centralne obchody mają miejsce w Warszawie. O godzinie 9 w świątyni Opatrzności Bożej odprawiona zostanie msza święta za ojczyznę. W południe prezydent Andrzej Duda weźmie udział w odprawie wart pod grobem nieznanego żołnierza. Wygłosi też przemówienie. Swoją obecność na tej uroczystości potwierdził m.in. przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, co wywołało duże zaskoczenie. Donald Tusk w ostatnich 2 latach nie korzystał z zaproszenia. Po zakończeniu uroczystości sprzed grobu nieznanego żołnierza wyruszą pod oddziały grup rekonstrukcyjnych. Zobaczymy mundury z okresu kształtowania się polskiego państwa, podkreśla Tomasz Karasiński, komendant grupy historycznej Zgrupowanie Radosław. Rodzaj defilady pamięci przypominającej te formacje, które brały udział w walkach o niepodległość Rzeczypospolitej. Po raz kolejny ulicami stolicy przejdzie Marsz Niepodległości, mówi rzecznik Marszu Niepodległości Damian Kita. O godzinie 12 rozpoczniemy mszą świętą w kościele świętej Barbary. Następnie o godzinie 14 przy Rondzie Dmowskiego rozpoczną się pierwsze koncerty, pierwsze przemowy. O godzinie 15 faktycznie wyruszymy kolumną marszową Alejami Jerozolimskimi, Rondem de Gaulle, Mostem Poniatowskiego. Finał marszu będzie na błoniach stadionu PGE Narodowy. Organizatorzy deklarują, że w marszu udział weźmie około 50 tysięcy osób. Tegoroczne hasło brzmi "My chcemy Boga". To hasło potrzebne Polsce i Europie, przekonuje poseł niezrzeszony Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego. My chcemy Boga, my chcemy tradycyjnej rodziny, my chcemy państwa narodowego. Pod takimi hasłami idzie w tym roku, pod takim hasłem, pod takim dźwiękiem idzie Marsz Niepodległości. Obchody w Warszawie zabezpieczać będzie kilka tysięcy policjantów z całej Polski. Rzecznik komendanta stołecznego policji, komisarz Sylwester Marczak, informuje, że policja zadba o spokojny przebieg każdej uroczystości. Przede wszystkim nasze działania będą skupiały się na zapewnieniu bezpieczeństwa tym wszystkim osobom, które będą brały udział w Święcie Niepodległości, bez względu na to, w jakiej jej części zdecydują się wziąć udział. Jutro w stolicy można spodziewać się wielu utrudnień w ruchu. Zarejestrowano 12 publicznych zgromadzeń. Tego dnia odbędzie się też w stolicy Bieg Niepodległości. Uroczystości patriotyczne odbędą się nie tylko w Warszawie. W Krakowie o godzinie 8 na placu Jana Matejki odbędzie się uroczysty apel. Potem po mszy świętej w katedrze wyruszy pochód, mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik. Po zakończonej mszy świętej formujemy pochód patriotyczny. Jesteśmy też przygotowani do tego, żeby zaopatrzyć wszystkich uczestników w biało-czerwone flagi. I w tym radosnym korowodzie patriotycznym będziemy szli w kierunku Rynku Głównego. W Gdańsku o godzinie 10 w Bazylice Mariackiej odprawiona zostanie msza święta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia. Wcześniej o godzinie 10 ulicami miasta przejdzie Parada Niepodległości. Jest porozumienie na szczeblu eksperckim w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego. Jednak potrzebna jest jeszcze akceptacja prezydenta Andrzeja Dudy oraz prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Doszło do porozumienia między przewodniczącym Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Stanisławem Piotrowiczem a prezydenckim ministrem Pawłem Muchą. To oni zajmowali się projektem ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym na poziomie eksperckim. Było kilka punktów spornych, wiele kwestii udało się rozstrzygnąć, to znaczy z wielu rozwiązań zrezygnowaliśmy, bo na tym kompromis polega, żeby każda ze stron zechciała z pewnych spraw zrezygnować. Mówi przewodniczący Sejmowej Komisji poseł Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz. I tak oto w projekcie znalazły się wskazania prezydenta Andrzeja Dudy. Skłaniamy się do tego, ażeby wybór nastąpił w Sejmie. I przy zagwarantowaniu
opozycji prawa do wprowadzenia do Krajowej Rady Sądownictwa tych kandydatów, których uważa za stosowne. Wybór członków KRS odbywałby się większością 3/5 głosów. Nie wszystkie propozycje zostały jednak zaakceptowane. Nie mogliśmy się zgodzić na takie propozycje ze strony pana prezydenta, które by zmieniały istotę reformy. A to dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość obiecało wyborcom reformę wymiaru sprawiedliwości. Ustawy o KRS oraz SN mają ją zrealizować. Mamy determinację, żeby dotrzymać wszystkich zobowiązań wyborczych, a głównym zobowiązaniem była reforma wymiaru sprawiedliwości. Teraz projekt posła Stanisława Piotrowicza oraz prezydenckiego ministra Pawła Muchy muszą zaakceptować prezydent Andrzej Duda oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński. Nie wiadomo jednak, kiedy do tego dojdzie. Poseł Piotrowicz wskazuje jednak, że prawdopodobnie już niebawem, tak by prace legislacyjne nad projektem rozpoczęły się na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Prawo i Sprawiedliwość przedstawia zapowiadaną od dawna nowelizację ordynacji wyborczej do samorządów. Zgodnie z obietnicami wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast będą mogli sprawować swoje urzędy przez 2 kadencje. Liczenie tych kadencji rozpocznie się od przyszłorocznych wyborów. Dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów to nie jedyne zmiany w ordynacji wyborczej, jakie proponuje Prawo i Sprawiedliwość. Wyborów samorządowych nie będą organizować samorządy, a Państwowa Komisja Wyborcza. Ma to w założeniu autorów projektu ograniczyć nadużycia. Obecnie jest tak, że wybory organizuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta i jednocześnie sam w nich startuje. Do rad niewielkich gmin będzie obowiązywała ordynacja proporcjonalna, a nie jak obecnie większościowa. Będą 2 komisje wyborcze. Jedna będzie nadzorowała przebieg głosowania, druga zajmie się liczeniem głosów. Zarówno przebieg wyborów, jak i zliczanie głosów będą transmitowane przez internet lub nagrywane. Projektem nowelizacji ordynacji wyborczej Sejm może zająć się jeszcze w grudniu. Już dwukrotnie przekroczono wymaganą liczbę podpisów pod inicjatywą Zatrzymaj aborcję. To wyraźny sprzeciw Polaków wobec tzw. aborcji eugenicznej, czyli zabijania dzieci chorych. Zbiórka podpisów potrwa jeszcze kilka dni. Tego czasu nie wolno nam zmarnować, apelują koordynatorzy. Podpis będzie można złożyć na jutrzejszym Marszu Niepodległości. Ta liczba to wyraźny sprzeciw Polaków wobec stosowanych praktyk tzw. aborcji eugenicznej w Polsce. Co 8 godzin w polskich szpitalach zabijane jest w majestecie prawa bezbronne dziecko. Najczęściej w 5. lub 6. miesiącu ciąży. Alarmuje Kaja Godek, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Zatrzymaj Aborcję. To są bardzo brutalne procedury. Dziecku nie podaje się znieczulenia. Te dzieci nierzadko przeżywają z aborcji i umierają już na zewnątrz. Umierają godzinami, a personel ma zakaz podawania im jakichkolwiek środków uśmierzenia bólu i ratowania tych dzieci. Aby zatrzymać tę nieludzką praktykę, komitet apeluje o składanie podpisów pod obywatelskim projektem. Akcja zakończy się już 20 listopada. Nie ma społecznego poparcia dla zabijania życia, mówi Magdalena Łońska, koordynator lubelski zbiórki podpisów pod inicjatywą Zatrzymaj aborcję. Każdego dnia spływa ich naprawdę bardzo dużo. Ludzie przynoszą je osobiście, przysyłają listami, dzwonią, jak można je dostarczyć. Jest naprawdę bardzo duży odzew na to. Na te inicjatywy, na to, żeby zakazać w końcu w Polsce tak zwanego legalnego zabijania dzieci. W szafach komitetu tych podpisów są już setki tysięcy, ale ta liczba, na co liczą organizatorzy, może jeszcze wzrosnąć. Organizatorzy zachęcają do składania podpisów. Ci, którzy chcą go jeszcze złożyć, mogą pobrać formularz ze strony internetowej zatrzymajaborcje.pl. Formularz można znaleźć także w każdym wydaniu naszego dziennika. Z jego pomocą zebrano już ponad 30 tysięcy podpisów. Swój podpis będzie można też złożyć na jutrzejszym Marszu Niepodległości. Będzie na Marszu Niepodległości punkt zbiórki tych podpisów. Planujemy też przekazać do autokarów, które dowiozą uczestników marszu, karty, które można wypełnić. O składanie podpisów apeluje także ojciec dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja. Głośmy Ewangelię życia, zbierajmy podpisy przeciw zabijaniu dzieci chorych. Pan Bóg będzie nam wtedy błogosławił, będzie wtedy błogosławił naszą ojczyznę.
Akcja ma najwyższą rangę – obronę życia niewinnych dzieci. Celem inicjatywy jest usunięcie z polskiego prawa jednej z trzech przesłanek pozwalających na zabijanie dzieci, których podejrzewa się o chorobę lub wadę genetyczną. Zgładzenie takiego dziecka odbywa się na koszt podatnika w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Chcemy uratować zarówno te dzieci, które będą żyły z wadami genetycznymi, jak i te dzieci, które będą żyły krótko po urodzeniu, którym też należy się to życie takie, jakie dostają, bo innego mieć nie będą. 96% wszystkich zgodnych z prawem aborcji dokonuje się z powodu podejrzenia wystąpienia choroby lub wady genetycznej. Tym praktykom sprzeciwia się Konferencja Episkopatu Polski. Popiera obywatelską inicjatywę Zatrzymaj aborcję. Życie w Polsce może być jeszcze bardziej chronione. Dlatego w związku z tym, że zostało niewiele czasu, zachęcają do wsparcia tej inicjatywy, złożenia podpisów i przesłania jak najszybciej do organizatorów. Do akcji włączają się wszystkie miasta w Polsce. Po raz pierwszy w akcję zaangażował się Jacek Kończel, koordynator gdański. Ludzie zauważyli, że liczy się każdy podpis, że każdy podpis jest nie tyle na wagę złota, ale właśnie na wagę życia. I to życia tysięcy ludzi, bo miejmy świadomość, że w Polsce w wyniku aborcji eugenicznych jest zabijanych ponad 1000 dzieci. Zebrane podpisy zostaną złożone w Sejmie pod koniec listopada. Projekt Zatrzymaj aborcję jest już kolejną próbą obywateli zmierzającą do zwiększenia ochrony życia dzieci poczętych. Dotychczasowe projekty były odrzucane przez posłów. Nazwy 47 ulic w Warszawie zostaną zmienione. Wśród komunistycznych nazw, które od tej pory przestaną funkcjonować, znalazły się m.in. Aleja Armii Ludowej, ulica Leona Kruczkowskiego czy Sylwestra Bartosika. Zastąpią je m.in. ulice Zbigniewa Herberta, a także Grzegorza Przemyka. Do zmian w skali Polski, to było około, ogólnopolsko patrząc, to było około 1500 do 2000. Tyle obiektów przestrzeni publicznej wymagało zmiany nazwy w ramach ustawy dekomunizacyjnej. Chodzi o nazwy, które propagują ustroje totalitarne, w tym komunizm, i upamiętniają związane z nim osoby, wydarzenia lub organizacje, takie jak Armia Czerwona. Ustawodawca dał w pierwszym kroku, jako że są gospodarzami swoich terenów, samorządom okres na dokonanie czynności związanych ze zmianą tych nazw ulic, które bezpośrednio są przeniesieniem pseudo-bohaterów komunistycznych czy totalitarnych, które musiały być, bo to jest oczywistością, musiały być wyeliminowane z powszechnej, publicznej przestrzeni. Podkreśla wojewoda mazowiecki. Mowa o ulicach, alejach, obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej. Na zmianę ich nazw samorządy miały czas do 2 września. Władze Warszawy nie wypełniły jednak obowiązku, jaki nakłada ustawa. To będzie około 50 paru ulic. Tylko 6 zostało zmienionych i to w taki sposób najczęściej, że zmieniano imię, a jedynie zmieniając imię, nie nazwisko. Jak zaznaczył wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz ma obowiązek wykonać czynności, jakie nakazuje ustawa. Ma obowiązek, nie to, że mu się chce, ma obowiązek wykonać tą ustawę i to zarządzenie w całości. Według zapisów ustawy, jeżeli samorząd nie dokonał zmiany nazw obiektów przestrzeni publicznej, które nawiązują do totalitaryzmu samodzielnie, wówczas obowiązek ten przechodzi na wojewodę. Wobec tego wojewoda mazowiecki ustanowił nowe nazwy ulic w Warszawie samodzielnie. Miasto Stołeczne Warszawa i pani prezydent miała czas, rok na to, żeby to uczynić. Tak więc Aleja Armii Ludowej będzie od tej pory nosiła imię Lecha Kaczyńskiego. Ulica imienia działacza PZPR Leona Kruczkowskiego w najbliższych dniach stanie się ulicą wybitnego polskiego pisarza Zbigniewa Herberta. Ulica działacza Komunistycznej Partii Polski i Związku Walki Wyzwoleńczej Sylwestra Bartosika odtąd będzie ulicą imienia młodego polskiego poety, pobitego na śmierć przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej Grzegorza Przemyka. W miejsce ulicy imienia ministra spraw zagranicznych w rządzie tymczasowym Rzeczpospolitej Polskiej Wincentego Rzymowskiego pojawi się ulica polskiego kompozytora Przemysława Gintrowskiego. W sumie zmianom ulegną nazwy 47 ulic w stolicy naszego kraju. To są, proszę Państwa, nazwiska wielkich Polaków, nazwiska osób, które dotknięte są tym, że w historii już są. Natomiast bardzo niedobrze, że nie były w przestrzeni publicznej miasta stołecznego Warszawy. I rzeczywiście, to jest historia Polski, naszych zmagań o wolność i niepodległość, opowiedziana chociażby tą listą. Wojewoda mazowiecki podkreślił także, że mieszkańcy Warszawy nie będą musieli zmieniać dokumentów, w których widnieje adres zamieszkania, takich jak dowody osobiste. Zgodnie z ustawą, zmiana nazwy ulicy dokonana na jej podstawie nie ma wpływu na ich ważność.
Mieszkańcy Warszawy nie ponoszą żadnych kosztów. Nie ma żadnych obowiązków, żeby cokolwiek zmieniać na dzień dzisiejszy. W Warszawie na Wojskowych Powązkach odbyły się uroczystości związane z ponownym pogrzebem generała Andrzeja Błasika, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Po przeprowadzonych ostatnio ekshumacjach okazało się, że szczątki generała Błasika odnaleziono w trumnie generała Włodzimierza Potasińskiego. Msza święta żałobna sprawowana była w kaplicy na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Uroczystości były zamknięte. Generała Andrzeja Błasika żegnali rodzina, najbliżsi, premier Beata Szydło, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, wiceminister Bartosz Kownacki, a także szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch oraz oficjalni goście. Po nabożeństwie odbyły się uroczystości przy grobie zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Orkiestra reprezentacyjna Sił Powietrznych odegrała hymn państwowy. W jego trakcie nad grobem przeleciały samoloty lotnictwa taktycznego. Generał Andrzej Błasik w latach 2007-2010 był dowódcą Sił Powietrznych. Pośmiertnie został awansowany do stopnia generała. Po katastrofie pod Smoleńskiem generał był atakowany przez ministrów rządu Donalda Tuska. Jego żona niemalże każdego dnia musiała walczyć o prawdę i dobre imię męża, który każdego dnia z wielkim oddaniem służył Rzeczpospolitej Polskiej. Ministerstwo Obrony Narodowej modernizuje polską armię. Resort podpisał właśnie dwie nowe umowy na uzbrojenie. Polskie siły zbrojne zostaną wyposażone w system IFF oraz w zautomatyzowane ładunki wybuchowe. Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało dwie umowy na nowe uzbrojenie. Pierwsza dotyczy unowocześnienia systemów identyfikacji swój-obcy w samolotach MiG-29. To jest umowa, która pozwala dostosować MiG-29, dobry, ale niestety postsowiecki sprzęt do wymagań, najwyższych wymagań NATO. I to ważne, że wygrywa to postępowanie, że dostaje to postępowanie polska firma, bardzo dobry zakład. Wprowadzona aktualizacja będzie odporniejsza na zakłócenia ze strony przeciwnika. Do 2020 roku zostaną w nią wyposażone wszystkie MIG-i w Mińsko-Mazowieckim. Druga umowa dotyczy natomiast pracy badawczo-rozwojowej nad zautomatyzowanym systemem ładunków wybuchowych. Ma on zastąpić miny przeciwpiechotne, których stosowanie jest obecnie zabronione. Praca nad systemem trwała od 2008 roku. 9 lat niemożności, wreszcie udało się doprowadzić do etapu, kiedy zostanie przedstawiony prototyp, zostanie przedstawiona dokumentacja techniczna, a później będzie można wdrożyć do produkcji seryjnej. Podpisane przez Inspektorat Uzbrojenia umowy to kolejny krok w kierunku modernizacji polskiego wojska. Jest to naprawdę nowoczesny system, tak jak powiedziałem, dostosowany do obowiązujących przepisów prawa międzynarodowego. To pokazuje jasno, polska armia się zmienia, polska armia się modernizuje. I ważne, że w tym procesie uczestniczą polskie firmy. To nie pierwsza współpraca bydgoskiej Belmy oraz Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy w takim zakresie. Oba zakłady wspólnie pracują również nad projektem dronów bojowych. Ich seryjna produkcja ma ruszyć w 2018 roku. Wartość podpisanych dziś umów wynosi 82 miliony złotych. Trwa szczyt klimatyczny w Niemczech. Dziś prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda zaprezentował działalność instytucji, którą kieruje. Fundusz co roku przeznacza ogromne środki krajowe i unijne na ochronę środowiska w Polsce. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 1989 roku jest głównym źródłem finansowania projektów proekologicznych w Polsce. Tworzono ten system finansowania ochrony środowiska, który teraz może być przykładem dla innych państw, jest bardzo efektywny, sprawnie działający przy niskich kosztach administracyjnych. I tym możemy się pochwalić na szczycie klimatycznym. Podkreśla prezes funduszu dr inżynier Kazimierz Kujda. Instytucja ma szeroką ofertę dla podmiotów publicznych, samorządów, przedsiębiorców, organizacji społecznych i osób indywidualnych. Teraz rocznie finansujemy projekty około 6 miliardów złotych rocznie. No i można powiedzieć, że w tych latach połowa tych pieniędzy pochodzi z Unii Europejskiej, a połowa jest to finansowanie krajowe. Jest taki wymiar, to jest duży wymiar inwestycji proekologicznych, ważny również dla gospodarki. Fundusz dzielił się dziś swoimi doświadczeniami w finansowaniu różnych projektów proekologicznych, między innymi związanych z odnawialnymi źródłami energii. Tutaj mówimy o wykorzystaniu biomasy, energii wodnej, energii słońca
No i przede wszystkim myślimy o wykorzystaniu wód geotermalnych. Program dotyczący wód geotermalnych, można powiedzieć, my uruchomili czy reaktywowali. Fundusz podpisał pierwsze umowy na finansowanie projektów wykorzystujących wody geotermalne na Podhalu i w Toruniu. To jednak nie koniec. Będą kolejne umowy na projekty badawcze, których celem będzie poszukiwanie wód geotermalnych w całej Polsce. Tymczasem zbliża się półmetek szczytu w Bonn, mówi pełnomocnik rządu do spraw polityki klimatycznej minister Paweł Sałek. Dzisiaj wszystkie grupy negocjacyjne pracują. To jest okres także przygotowawczy do high level segment, czyli wystąpień wysokiego szczebla, kiedy to premierzy, ministrowie, prezydenci będą uczestniczyć w konferencji stron konwencji klimatycznej 23 tutaj w Bonn. W trakcie segmentu wysokiego szczebla państwa oficjalnie przedstawią swoje podejście do ochrony klimatu, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju. Dzisiaj ponad 35 tysięcy uczestników jest zarejestrowanych na tej konferencji różnego formatu i organizacji pozarządowych i przedstawicieli rządów i przedstawicieli biznesu i dziennikarzy, co oznacza jak wielkie wyzwanie organizacyjne także będzie czekać w przyszłym roku w Polsce. Polskiej delegacji przewodniczy minister środowiska profesor Jan Szyszko, który będzie także prezydentem konferencji COP24 w Katowicach. Z Bonn dla Informacji Dnia Piotr Krupa. To już wszystkie wiadomości, jakie na teraz przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam serdecznie na kolejne wydanie Informacji Dnia. Z Panem Bogiem.